Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was pięknie. Bardzo się cieszymy, że chcecie się z nami porządzić dzisiaj, podczas tego wieczoru. Mamy nadzieję, że Wam się podobał ten nasz cykl, bo nam się on strasznie podoba, przynajmniej mnie, więc... Tak. Mi też bardzo. Teksty Stella, proszę Państwa. Ostatnio zdobyłem 4 punkty na 5, więc jest całkiem nieźle. Mam nadzieję, że Dorota zdobędzie tyle samo albo i więcej. A co tam? No proszę. No i to jest chłop, to jest chłop, słuchajcie, Buffy, to jest chłop, to jest człowiek, który walczy o równouprawnienie kobiet. Widzisz? A, ale tutaj widzę, że przypisałaś mi wiele rzeczy. Dobrze, tak to jest z kobietami. Po prostu człowiek coś mówi, a później się okazuje, że powiedział dużo, dużo więcej, mimo że nie ma tej świadomości. Okej, okay, niech ci będzie. Jacku, to je tak, jak dasz palec, to ci wezmę całą rękę z łokciem, a i z ramieniem. A, to nie. Dobrze, Doroto, bo zapędzimy się w kozi róg, a mamy sprawdzian przed sobą, to znaczy ty będziesz, mam nadzieję, dobrze odpowiadać. Miejmy nadzieję. Tak sobie właśnie próbowałam wspomnieć, jak to było w szkole, nie? Bo tak będziesz mnie przepytywał. No i ja zawsze tak umiałam odpowiadać na wszystkie inne tematy i no nie to, co trzeba, więc zobaczymy. Dobrze, to do rzeczy, Doroto. Pierwsze słowo. Jesteś gotowa? No. Seplykać. Strasznie się denerwuję. Nie denerwuj się. Jezus, ale aż tak, Jacek, proszę cię, seplykać. Seplykać. No to seplykać. To akurat to wiem, wiesz, to wie każda śląsko baba, nie śląsko, śląsko, no w sumie też śląsko. To wie każda baba. Seplykać, no to znaczy się rozbierać. Tak, brawo, no to super, jeden punkt na jeden. Powiedz mi, lubisz się seplykać? Strasznie, szczególnie ze stroju cieszyńskiego, to trwa... bardzo, bardzo długo, bo jak myślisz, te wszystkie warstwy z siebie seblyc, wiesz, te wszystkie ciasnochy, a wszystkie fortuchy, letniki, a tą biżuterię też, ten pas piękny, złocony, no to możesz przynajmniej pół godziny roboty. Także no to tak. Możesz łoblekanie się, a seblykanie się to jest to samo. A często wkładasz strój cieszyński? No jak jakoś wielka okazja, no to czemu nie? No tak. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie dużo takich okazji. Przechodzimy do drugiego słowa. Opaternie. 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 To mi się z tym, z zakonnikami kojarzy, poczekaj, bo tam są opaci, opaternie, okay. Oni tacy są, słuchaj, oni są tacy, zawsze zbierają te zioła, to wszystko, to będzie tak strasznie ostrożnie, no bo wiesz, jak to jest z ziołami, jak przesadzisz, to... Tak. Dobrze? Bardzo dobrze, tak, no. W ogóle idzie ci bardzo dobrze, muszę znaleźć jakieś chyba trudniejsze rzeczy. Spróbujmy, o, trzecie, uwaga, uwaga, sznupać. A sznupać to też jest proste do baby, no sznupać to jest po prostu szukać. Sznupamy to w tych naszych taszkach, w tych torebkach, bo tam wiecznie czegoś nie mamy, no więc tak za sznupanie to żeś mnie też nie zaskoczył, sznupać to jest szukać. No super, dobrze, to świetnie. To w takim razie naprawdę muszę się bardziej postarać. Dobrze, to uwaga, pojczać. Czy wiesz, co to jest pojczać? No to już to pewnie, ale powiem ci, Jacek, masz same słowa do baby. No pojczać, my sobie zawsze te sukienki pojczowały. Wiesz, no to jest pożyczyć po prostu, no. Tak, a pożyczasz coś czasami komuś? Kiedyś? Wiesz co, teraz już nie, ale kiedyś jak byłam nastolatką, to było na porządku dziennym. Nie wiem, jak to teraz funkcjonuje wśród młodzieży, bo tak za bardzo nie mam aż takiego kontaktu, ale kiedyś w szkole to potrafiłyśmy przyjść w jednych ciuchach i wyjść w innych, ojczanych. A pożyczałaś ty sama od kogoś coś kiedyś, to oprócz ciuchów? Oprócz albo ciuchów? Ty pożyczałaś coś komuś i ktoś ci jeszcze ojej. Nie oddał do tej pory? O matko, nie wiem, wiesz co, a nawet jakby tak było, no to jak mu to służy, to niech samo. Zgadza się. Dobrze, no to w takim razie, czekaj, to zostało mi ostatnie słowo, dobrze liczę? No, teraz nie wiem, bo może by wypadało, żebym nie zgadła, wiesz, bo będziesz się tak czuł, może nie swoją. Nie, nie, oczywiście masz prawo wiedzieć, no ja po prostu za proste słowa przygotowałem. Następnym razem musimy zmienić, wiesz, to znaczy nie będziemy mówić gwarowych słów i trzeba będzie odgadnąć po polsku, w tym języku literackim, tylko na odwrót. Będziemy, może będzie trudniej dla ciebie. Albo będziesz musiała ułożyć jakąś historię z tych 5 słów, ale to jeszcze pomyślimy. O, ale wiesz co, to trzeba by było chyba pomyśleć o tych naszych czytelnikach też, bo oni może by coś nam fajnego powymyślali, a my jakie nagrody byśmy im naszykowali. Musimy to kapkę przegodać. Tak, tak. I to. Przerządzić, nie przegodać. Właśnie. Przegodać to jest po śląsku.
O, to dobrze, że to jest taka różnica, bo zapomniałem. Dobrze, już wiem co. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie ci trochę inaczej niż przed chwilą. Przekludzić. Przekludzić. No, przekludzić. No to je przeprowadzić się, Jacku. Przekludzić Brawo. Się, tak, tak, przekludzić się to jest strasznie poważna sprawa, także nie wiem, czy żeś się przekluzał kiery, no na pewno, niejednokrotnie. Tak, nie jeden raz, no. Właśnie. A ty pamiętasz jakieś swoje no, przeprowadzki, przekludzki? Tak, przekludzki, no ostatnio tam za 2 lata temu, niecałe, jak się przekludzałam to wiele tygodni po prostu. Ale przekludziłam się. Chociaż do dzisiaj jeszcze w moim rodzinnym domu się poniewierałem jakieś moje rzeczy, także pozdrawiam moich rodziców. Którzy pewnie teraz sznupią w jakichś szufladkach i odnajdują co nowe inne rzeczy. Właśnie, ciekawie, czy jest taki rzeczownik przekludzka? Nie, bo ja tak powiedziałem, ale nie jestem pewny, bo przekludzać się to tak, ale czy myślę, przekludzka? Myślę, że przekludzka... No... Proszę Państwa, zostawmy jakiś komentarz może, jak ktoś wie coś na temat przekludzki, czy jest takie słowo, czy możemy używać słowa przekludzka jako przeprowadzka. Tak, my tu apelujemy do tych wszystkich miłośników Gwary Śląska-Cieszyńskiego, którzy się na pewno lepiej na tym znają jako my i na pewno będą wiedzieć, czy jest przekludzka. A jak ktoś ma jakiś pomysł, jak utrudnić nasz konkurs, żeby Dorota nie zdobywała cały czas 5 punktów na 5, tak jak dzisiaj, to też prosimy o zostawienie komentarza. No proszę. Już dobrze. Cię lubiłam. Zły czas, rozumiem. Zły czas przeszły. Dobrze. Doroto, ja Cię dalej lubię. Mimo, że zdobyłaś 5 punktów na 5, 100%. Świetnie. Zobaczymy. Pewnie będziesz pytała Przemka na przykład w następnym odcinku. Zobaczymy, kto będzie. I to już jest koniec. To już jest koniec tego wszystkiego. Nie, mam nadzieję, że dobry początek. Ojej. No dobra, no to w takim razie pozostało nam tylko tamtych naszych czytelników pięknie tutaj pozdrowić. No i cóż, no mamy nadzieję, żeście się bawili tak dobrze jak my. Tak, i też, że zdobyliście 5 punktów na 5. Dobrze, dobrego weekendu dla wszystkich. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.